Hej, cześć, Siemaneczko, wszystkim z tej strony Michu i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kolejny zestaw komputerowy. Poleciliśmy już tutaj na grubo, jest to chyba już piąty albo szósty zestaw komputerowy z kolei. Jak na razie bardzo dobrze te zestawy się oglądają, bardzo dobrze się klikają, więc stwierdziłem, że po prostu pociągniemy tą serię zestawów na cały październik. Czyli będą tutaj zarówno komputery najtańsze, będą komputery za 5000, za 10 tysięcy, za 7000. W sumie za 7 to już było, ale może zrobię drugi, bo tam wiele osób mówiło, że jest słaby, więc zrobimy drugi. No i w dzisiejszym odcinku komputer za 5000 zł. Jest to komputer już naprawdę do przyjemnego grania w 2K na bardzo wysokich ustawieniach. Komputer, który posłuży nam dosyć długo, komputer w cenie całkiem przyjemnej. I podstawą tego komputera jest procesor Intel Core i5 12400F. Jest to procesor sześciordzeniowy, 12 wątkowy o taktowaniu 2,5 GHz na soket 1700, oczywiście obsługujący już PCIe Express 4.0, posiadający 18 MB L3, obsługujący bardzo szybkie pamięci DDR4, ale i DDR5. Mamy 65 W TDP i 10-nanometrowy proces technologiczny. Procesor bardzo, bardzo dobry w grach, myślę, że do gier znakomity. Jeden z najlepszych procesorów pod kątem cena wydajność, jeżeli chodzi o ten stosunek. Więc myślę, że w takim komputerze za 5 koła to tutaj ładnie sobie grzeje miejsce. No jedynym jego minusem jest to, że jego bazowa częstotliwość traktowania to tylko 2,5 GHz. To jest akurat dosyć mała wartość, ale on bardzo chętnie turbo boostuje, więc już wtedy osiąga te pełne boostowe zegary. Płyta główna Gigabyte B660 MDS 3 hddr 4 Jest to płyta na chipsecie B660 z PCI Express 4.0. Mamy całkiem przyjemną sekcję zasilania jak na model taki dosyć bazowy, bo jest to chipset B660. Mamy 4 sloty na pamięć RAM DDR4, mamy dwa razy PCI Express razy 1 mamy PCI Express razy 16 mamy dwa sloty M2, mamy cztery porty SATA, więc taki komplecik już całkiem całkiem znośny i przyjemny. Dodatkowo mamy 2,5 gigabitową sieciówkę, 6 portów USB, z czego jeden jest 3.2 typu C i trzy są e, typu A, też 3.2. Mamy aż cztery wyjścia wideo, DVI, może e, nie DVI tylko... E, D-Sub, HDMI oraz DisplayPort, PS2 złącze i e, siecióweczkę, znaczy siecióweczkę e, dźwiękóweczkę taką też zintegrowaną. 560 zł taka płyta kosztuje. Moim zdaniem bardzo dobry wybór, zwłaszcza do komputera takiego, e, który nie ma procesora z odblokowanym mnożnikiem, więc płyta wystarczająca w zupełności. Jakbyście nawet tam chcieli 7 wsadzić, e, 12700, to też bez problemu tutaj sobie ona e, wjedzie. Generalnie płyta zbiera bardzo dobre opinie, obsługujesz do 128 GB RAMU, więc jak chcielibyście kiedyś sobie więcej tutaj dołożyć, to nie ma najmniejszego problemu. No jedynym minusem, który mogę powiedzieć, to są tylko 4 porty SATA, chociaż już teraz raczej większość korzysta z dysków M2, więc no, ale jak już jakieś, do czegoś się przyczepiać, to by się przyczepi do tych portów SATA. Pamięci. Pamięci to są już przeze mnie polecane G-Skill 16GB, 2x8 3200 MHz. Mam takie pamięci tylko w wersji 3000 MHz. Polecam, działają świetnie, więc myślę, że tutaj nie będzie najmniejszego problemu. Można dorzucić 5 dyszek i wziąć na przykład RIP -jousy, które które mają już fajny radiator i są troszeczkę lepsze niż G-Skill Natomiast jak ktoś nie chce dopłacać, no to Aegisy wystarczą w zupełności. Bardzo dobre pamiątki, które pozwolą na. No, bardzo dobre korzystanie z komputera, bardzo przyjemne, tak. No, karta graficzna. I tutaj się wahałem. Wybrałem RX 6650XT. 66 Początkowo miał tu być RTX 3060, ale 16, boże, 16, 6650 xt Wybaczcie mi, że to że się mylę z tymi nazwami, ale te nazwy już są takie pokicikane, że naprawdę jest to karta lepsza od RTX 3060 w praktycznie. Można powiedzieć, że każdej grze. No, niestety też więcej kosztuje, bo co najmniej o dwie stówki więcej przyjdzie nam zapłacić za 6650 XT. No i tutaj też wiele osób mi pisało w komentarzach: Michu, ale czemu na przykład w poprzednim zestawie RX 6600, a nie RTX? Przecież AMD ma problemy ze sterownikami. No i powiem Wam tak, panowie, z tego co się zdążyłem dowiedzieć, to AMD ma problemy ze sterownikami, jak instalujecie sterownik beta. Jak instalujecie sterownik oficjalny WHQL, taki, który ma tak jakby powiedzmy, jest tym sterownikiem rekomendowanym, bo sterowniki beta są, nie są rekomendowane do codziennego użytku, tylko do testowania, tak? Każda wersja beta, jakiegokolwiek oprogramowania, software'u itd. Tak i zawsze jest wersją testową. Więc instalowanie sterowników beta jak najbardziej może powodować problemy. Natomiast ja nie słyszałem o problemach na sterownikach, które się instaluje normalnie. Wielu też moich znajomych, czy to też tych z sieci, czy też tych na żywo, ma RX -y serii 5000 i 6000 i nikt nie narzekał na problemy ze sterownikami. Instalując oczywiście sterowniki normalne, nie wiem, być może są to jednostkowe przypadki. Jak ktoś miał ma na przykład RX serii 5 czy 6000 i ma problemy ze sterownikami po zainstalowaniu zwykłych sterowników, dajcie, proszę znać w komentarzach. Ja to się też nie będę wykucał, ale chętnie posłucham Słucham Waszych opinii, tylko mówię, no niech to piszą osoby, które te karty mają. No bo jak ktoś ma RTX 3080 i on mi pisze, że nie wziął Eriksa, bo przecież mam problemy z sterownikami, to nie, 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 nie. nie. Na sprawdzonych osobach bym chciał to zobaczyć. Jeżeli chodzi o tą wersję Eriksa od Safiera, no to jak wiecie, Safire The Best of the Best of Top. Mój ulubiony producent kart graficznych AMD. Bardzo fajne chłodzenie, bardzo piękna ta karta jest, moim zdaniem, po prostu wygląda świetnie. Mamy oczywiście metalowy czy tam plastikowy backplate, ale raczej metalowy. Mamy dwa wentylatory. Karta wymaga dodatkowego ośmiopinowego zasilania. Co więcej, jeżeli chodzi o zegary, no to taktowanie rdzenia e, tak klasycznie to 2418 MHz. Natomiast w trybie Turbo Boost rozkręca się aż do 2638 MHz. Mamy 2048 procesorów strumieniowych, 64 ROPY, 128 jednostki teksturujące, brak RT tensora, Wiadomo, rekomendowany zaśle 450 W. Karta ma 8 GB pamięci na szynie 128 Bitowej przy efektywnym taktowaniu 17,5000 MHz. Mamy trzy Display Porty, jedno HDMI, także tak się ta karta Prezentuje do grania w 2K bez problemu sobie tutaj ta konstrukcja poradzi. Myślę, że komputer za te 5000 to jest bardzo dobrze wyważony. Jeżeli macie lepszą propozycję, dajcie oczywiście znać w komentarzach. Chętnie podyskutuję, jak zawsze. Dysk, no to standardowo Kingston NV1. Mam taki sam, 500 giga. Polecam. Szybki, nie grzeje się. Znaczy szybki, szybki jak na swoją cenę. Nie grzeje się i jest po prostu Kingstonem, czyli jest git. No i ma też pamięć DRAM, nie? 2100 MB na sekundę odczytu, 1700 MB na sekundę zapisu, TBW na poziomie 240 TB i nominalny czas Pracy to 2 miliony e, godzin, e, także dysk jak najbardziej w porządku. Zasilacz tutaj postawiłem klasycznie, jak zwykle na ostatnich zestawach, na Sellington Vero L3600W. Jest to zasilacz, który w zupełności wystarczy mocowo do tego zestawu. Ma przetwornicę dc DCDC, ma dobre kondensatory oraz dobre chłodzenie i wentylację, więc jest to zasilacz kompletny w tej kwocie. 600W to tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo zapewnia bardzo dobre zapotrzebowanie. Jakby pokrycie, pokrycie zapotrzebowania raczej. A więc jakbyście chcieli upgrade'ować na przykład lepszą karcioszkę RTX 3070 czy lepszy procent, to nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście certyfikat 80 plus e, brązowy jest, jak zawsze. I na sam koniec obudowa, i jak przy każdym zestawie przypomnę, o budowę tylko wrzucam tutaj po to, abyście jakby mieli jakąś tam budę, jak ktoś lubi jakieś do droższej obudowy dopłacić, czy ktoś chce tańszą jeszcze obudę, chociaż tańszych już raczej bym nie polecał w dzisiejszych czasach, no to może sobie ją zmienić, tutaj krux Odys klasycznie, obudowa kompaktowa dosyć mała, ale całkiem przewiewna z przodu mamy siateczkowy front na możliwość montażu trzech wentylatorów 120 mm, na tyle mamy jeden 120 mm wentylator, na topie możemy 2 razy 120 mm zamontować, mamy szklany panel piwnicę z wycięciem na zasilacz więc jest komplet, mamy trzy wyjściały USB na górze, z czego tylko niestety jedno jest 3.0, mamy jack i e, oczywiście do słuchawek i mikrofonu oraz reset i włącznik, czyli o, moim zdaniem obudowa kompletna. Na dzień dzisiejszy, czyli uwaga, 18 października, Wam ten zestaw zapłacić 5034,86 zł 86 groszy. Tak jak mówię, no za miesiąc ta cena może być wyższa lub niższa. Wiadomo, kurs dolara, sytuacja gospodarcza i tak dalej to się wiele zmienia. Natomiast no na dzień dzisiejszy tyle on kosztuje. Także jak chcecie go zakupić, zapraszam do kliknięcia w link w opisie i stamtąd sobie go zakupić, bo Chcesz wspierać rozwój kanału w ten e, sposób, bo e, wykupując jakiś zestaw jakby nie tracicie na tym nic, a ja mogę na tym zarobić tam parę złotych od waszego zakupu. Także, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na moje sociali, instagram michu.tv oraz e, na, mojego, e, na moją grupę na facebooku Mordeczki Micha, wszystkie linki w opisie. Trzymajcie się ciepło, hej!